jak bardzo jest potężna. Uwaga! Strzelamy! Zopa! Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive w Robloxie. Dzisiaj, słuchajcie, wyszedł update. Dosłownie jakieś 5 godzin temu wyszedł update. Mamy nowe rzeczy, mamy masę nowych rzeczy i zobaczcie, co tu jest. Mamy wyrzutnię bomby atomowej za 700 Robloxów. Kupujemy, oczywiście kupujemy. Marnujemy pieniądze, wszystko dla was. Mamy też Teslę. Teslę Cybertrucka, dobra, też kupujemy, trudno. 56 Robuxów mi zostało. Bierzemy wszystkie potrzebne rzeczy. Bierzemy naszego Cybertrucka. On jakoś lepiej wygląda niż w realu nawet. Czemu jest napisane zwykły? Zbudowany, żeby rozjechać praktycznie wszystko. Podoba mi się. Także zaczynamy naszą przygodę. Zobaczcie, obrazki jakieś dodali do tutoriala, ale nie potrzebujemy go. Bierzemy banana, już jesteśmy doświadczeni wystarczająco w tej grze i lecimy prosto do naszej Tesli. Zobaczmy, jak te silniki wyglądają, czy jest jeden silnik po prostu. Wow, nawet panel słoneczny jest, zobaczcie. Gdzie tu się wkłada ten silnik niby? O, okej. Po prostu tutaj. Mamy też panel słoneczny. Nie mam pojęcia, gdzie to wstawić. Szczerze, jak ładować ten samochód, bo nie widzę tutaj w ogóle żadnego wejścia. Nigdzie chodzę wokół auta i nic nie ma. Zobaczcie, mamy 100% baterii. Okej. Dobra, nie wiem, gdzie to wziąć. Nie mam pojęcia, do czego to przyłączyć. Stawiamy to na razie w te miejsce. Przyczepmy, żeby nie wypadło. Wsiadamy do samochodu i możemy jechać. Odpalmy Teslę, zobaczmy, jak brzmi. Okej, możemy jechać. Już bateria spadła. Odpaliłem go i już bateria spadła. Niech będzie. Jedziemy w podróż, to będzie najcichsza podróż na świecie. Dosłownie najcichsza. Mamy 140 km na godzinę, więc nie jest najwolniejsza. Nie jest też najszybsza. I ta bateria nie spada tak szybko jak ten samolot przynajmniej. Około 10% na 2 km, czyli możemy 20 km od razu przejechać. Możemy też włączyć tutaj światła. Działa! W końcu działające światła w tej grze. Mamy działające światła w Tesli. Ale wyłączę, bo się szybciej wyładuje jeszcze. Klimę też trzeba wyłączyć. Ale to nie jest wszystko, widzowie. Oprócz tej Tesli i oprócz tej wyrzutni bomby nuklearnej, zobaczmy, czy rzeczywiście możemy wszystko rozjechać. Po prostu sobie przeszedł po samochodzie. Przejeżdżamy nową Teslą. Tesla nie umie pływać. Także widzowie, dowiedzieliśmy się nowej rzeczy. Nie można przejechać przez rzekę. Nawet elektrycznym samochodem bierzemy paliwo, które się przyda właśnie, żeby przejechać przez tą rzekę. Montujemy wszystkie drzwi. A co jak zamontuję to tutaj? Przyczepię to jakoś do dachu? To może to jakkolwiek zacznie działać. Jedziemy. Widzimy się przy rzece. Nie no, jeszcze burza. Dobra, jak piorun walnie, to przynajmniej podładuje naszą Teslę. Włączmy światła. Jesteśmy już przy moście. Stój, stój. Nie, tylko tu pioruny będą uderzać. Dobra, trudno. Jak uderzą, to samochód nam się raczej naprawi. Wychodzimy z auta, bierzemy paliwo. No bierz te paliwo, szybko. Szybko, Screamy. Wlewamy tyle paliwa, ile się da. Powinno starczyć, burza w nas nie uderzyła. Ale zobaczcie, z jaką prędkością ta woda leci, ona jest serio niebezpieczna. No w sumie się w niej ginie po coś, Screamy. Odpalamy naszą Teslę, jedziemy dalej. Wow, co to jest? Co to jest? To jest ten nowy budynek, zobaczcie. Jakie to jest wielkie w ogóle. Czy tu tworzą energię, bo chciałbym się podładować. Dzień dobry, czy tworzycie tu energię? Wyłączamy naszą Teslę. Już ci mutanci biegną. Dajcie mi broń wyciągnąć chociaż. I co teraz? Jak to wygląda? Mamy cały arsenał. Zobaczmy, czy ulepszyli troszkę tą...
snajperkę. Czy ulepszyli troszkę tą snajperkę na 2 hity aż? Zobaczcie, mutant też na 2 hity. Nie ulepszyli jej tak, jak powinni według mnie. Wchodzimy do środka. Mamy burzę piaskową przy okazji. Dobra, Screamy, zanim wejdziesz, przygotuj się. Bierzemy na razie minigana. Zaraz przetestujemy też atomówkę. Wchodzimy w miarę po cichu do środka. Jakie to jest wielkie. O! O! Nie! Nie, 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 nie! Zamknęło się! Co? Mamy bossa kolejnego! Nie, przepraszam! Czemu on idzie tutaj? Nie! A... To koniec! Skinął! Minigun jest zdecydowanie za mocny. Czy coś z niego wypadło? Jakiś klucz może? Nie wypadło nic z niego. Stary, mogę wziąć twoje ciało, podładujesz mi Tesla, bo jesteś naelektryzowany cały. Czy coś tu jest? To wygląda jak jakiś włas, ale nie mogę tego otworzyć. To są wszędzie jakieś maszyny, ale nic się nie da z nimi zrobić. Idziemy na górę. Na górze coś jest, jakiś panel sterowania. Mamy też masę rzeczy. Po pierwsze potrzebujemy jedzenia, bo już konamy z głodu. Co to jest? Wow, wow, kolejna nowa broń. Kolejna nowa broń, dobra. Wkładamy ją do plecaka zamiast minigana tym razem. Okej, mamy tutaj jakiś panel sterowania, ale nic tutaj chyba też nie ma. Co to za 3 sekundy do wybuchu, czy co? A co jak kliknę ten przycisk? Idziemy dalej, przeszukajmy tutaj wszystko, jest tutaj na pewno dużo mutantów. Ale chciałbym bardzo znaleźć tego miotacza ognia całego. Niestety go tutaj nie ma, może tutaj będzie. Tutaj też nic nie ma, dosłownie nic nie ma. Idziemy dalej, jedziemy dalej. Ale mamy jeszcze tutaj jeden mały budyneczek. Pozbądźmy się najpierw oczywiście wszystkich mutantów. O, jeszcze tu są 2. Wszyscy stoją, zszokowani, że nie żyją. I tutaj chyba też nic nie ma. Chciałbym przetestować jedną rzecz jeszcze. Co jak otworzę tą maskę, wyciągnę ten silnik? Czy mogę włożyć ten silnik? Proszę, nie da się niestety. Jedziemy dalej. Mamy 51% po 10 kilometrze, także tak jak myślałem, na 20 kilometrów spokojnie wystarczy. Ale zbliżamy się do restauracji. Mamy restaurację, mamy też bossa, którego postaram się pokonać nowiusieńką bronią. Weźmy na razie to, zaraz przejdziemy do tej bomby atomowej. Już kucharze do nas idą. Co jest? Co jest? Żyje cały czas. Gień, wow! Biorą w niego walną. Co to było? Albo to był fart chyba. To był zdecydowanie fart. Po prostu burza przyszła. No gin. No gin. Czemu nie giniesz? Aż 3 strzałów oni potrzebują. Czekajcie, czy można tak naładować Teslę? Wiem, że jest środek burzy, ale spokojnie. Spróbujmy ją jakoś podładować. Te strzały przenikają przez nią. Dobra, ale ta broń jest zdecydowanie słaba. Weźmy Coś tu zdecydowanie jest nie tak. Co się stało? Ile oni biją? Ile oni biją? Coś tutaj jest zdecydowanie nie tak. Pozbywamy się kucharzy. Okej, okay. Następny biegnie tu ten wielki, który się nie mieści w drzwi. Gdzie jest ten boss? Tu jest jakoś inaczej niż wcześniej. Mamy jeszcze ostatniego mutanta. O! Wyszedł! Wyszedł! Spróbujmy się go pozbyć, snajperku. Zobaczmy, czy snajperka jest rzeczywiście na tyle ulepszona, żeby cała amunicja z niej wystarczyła, żeby pokonać tego bossa, który się nie mieści w drzwi. Nie starczyło. Także jesteśmy zmuszeni do użycia tej broni. Uwaga! 3, 2. Ja się jeszcze odsunę, nie? Bo boję się dosłownie zasięgu tego. Nie mam pojęcia, co ta broń robi. Jak bardzo jest... Mamy tylko jeden nabój? Jak bardzo jest potężna? Uwaga! Strzelamy! Zopo! Co się stało? Po pierwszy strzał poleciał gdzie indziej. Nie trafił tego gościa w ogóle gdzie indziej. To jeszcze ten gość żyje, nie zginął. Nie no, przecież to jest dramat. Został nam pistolecik, który dosłownie nic nie robi praktycznie. Trochę to potrwa.
zginął! Zginął, zobaczcie, zginął! A czekajcie, co się stanie, jak teraz odejdę? O, okej! I teraz otworzę plecak, mamy znowu bombę atomową! A co jak strzelę w Cybertrucka? No znowu poleciało gdzie indziej! Jaki ten wybuch jest wielki! Stańmy tym razem nieco bliżej, celujmy w dół, troszkę w prawo! Powinniśmy trafić! O! Widzowie, nie strzelajcie przy sobie bombą nuklearną! Jak ten samochód głupio wygląda z tyłu! Ale pójdźmy sprawdzić bombę nuklearną na zwykłych! Na zwykłych mutantach! Zobaczmy, jak bardzo potężna jest! Jak bardzo krzywo trzeba celować, żeby tym jakkolwiek trafić! Uwaga! No czemu teraz prosto poleciała? Ale zobaczcie, zginął! Mimo, że strzeliłem w drzewo, mutant zginął, zobaczcie, znaczy był tylko jeden mutant, ale by wszyscy raczej zginęli. Pojedźmy gdzieś dalej. Przejeżdżamy przez most. Zobaczcie, mamy dom, który się nadaje do przetestowania bomby atomowej. Postawmy też przy niej Cybertrucka, znaczy przy tym domu. Wejdźmy do środka, zobaczmy najpierw, czy ktokolwiek tu jest. Czy jest tu jakikolwiek mutant. Czemu nikogo tu nie ma? Tu nikogo nie ma. Jedziemy dalej. Okej, tu jest dwóch mutantów. Wysiadamy. Bierzemy bombę atomową. Strzelamy. Prosto za daleko troszkę. Jeszcze raz prosto w garaż. Zobaczmy, co się stało. Co się stało z mutantami? Na pewno nie żyją. Zobaczcie, nie mają już życia. A co się stanie z naszym... No nie! Znowu... Teraz trafię, teraz trafię. Teraz bardziej się odsunę. Jesteśmy nieco dalej. Teraz... Nie no nie. Nie no teraz nie wypał. Nie no to... Ta gra mnie nienawidzi, widzowie. Ale wpadłem na świetny pomysł. Jeżeli zostawicie 3500 lajków, idziemy napaść na tą wioskę mutantów, tam gdzie jest jakieś 50 mutantów, którą oczywiście rozwalimy z bomby atomowej. Razem ze sobą prawdopodobnie. Piszcie, czy chcecie taki odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.